Kurczę, nowe miasto. Jedę w ogóle jakimś wypożyczonym autem. Dostałem jakieś 2000 z tamtego miasta, bo jeszcze pracowałem w burgerowni w tamtym mieście. Wypożyczyłem sobie jakieś auto. Wow. No i jadę gdzieś po górach. Takie terenowe sobie wypożyczyłem, bo po górach jadę, no to sobie takie tutaj wypożyczyłem. Chciałem sobie gdzieś jakiś dom tutaj zarezerwować i w ogóle. Jezu, w ogóle gdzie się ta droga kończy? Jadę gdzieś w dół cały czas, a już tutaj widzę ulicę. No w ogóle ja tego miasta nie znam, nawet nie wiem gdzie ja dojadę tak naprawdę. To auto ma już mało paliwa, dochodzi do jednej drugiej. Ale dobra, jedźmy. Tylko żebym nie wpadł w poślizg, bo tutaj widzę, że ślisko jest. Też mam zdane prawo jazdy, więc umiem jeździć samochodem. Ale dobra, w ogóle tutaj jest w tym aucie GPS, może go odpalę. O! O kurczę, jedziemy tu. Dobra. Gdzie są jakieś domki? Tu są jakieś domy. Może ten dom taki jest w miarę. Pojedźmy tam i zobaczmy. Dobra. Słyszałem gdzieś helikopter, ale dobra. Pojedźmy tam. Czy mogę tędy przejechać? Mogę, dobra. Pojedźmy tędy. W ogóle to auto też muszę oddać, bo to nie jest moje auto, bo to jest jakieś wypożyczone. Więc bo dzisiaj miałem to auto oddać. Ale dobra. To szybko tam dojechać mi. Jestem głodny, jest mi zimno. A ja cały czas jadę. Już z kilka godzin jadę. Z tamtego miasta. O, już słyszałem. O, ja pierniczę. O kurde, policja w rowie. Znaczy w rzece. Ja pierniczę. Ale kraksa. Trochę to auto zepsułem. Ja nawet nie mam pieniędzy na naprawę. Ja mam tylko 2000. No nic. Trudno się mówi. Dobra, jedziemy tu. To jest ten dom. Tak. Nie wiem nawet dlaczego spojrzałem do góry. Tak, to jest ten dom. Nie, może sobie zajadę tutaj. Dobra. Czy... Oho. Może ja sobie... To w ogóle coś tutaj piszę. Ten dom jest... Chyba już kupiony. Chyba tak. Czy ktoś tu jest? Halo? Nie mogę nawet otworzyć drzwi, jest zamknięte. No to nic. Musimy jakiś inny wziąć. Dobra, może... Może tutaj gdzieś. A na przykład ten. Może być nawet. O, ten dom. Nie wiem, postawię sobie to, to tutaj. O, na sprzedaż. Kup dom. 1480, no niech będzie. Dobra, piłem dom, tylko czy teraz, czy w tym domu w ogóle jest garaż? Chyba nie. Dobra, dom bez garażu, gdzie auto? Dobra, niech tu stoi. O, dobra. Jestem nawet fajnie tutaj, nie powiem. Kurczę, łazienka. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, może bym znalazł jakąś pracę, bo w sumie mam mało pieniędzy. Tylko nawet nie mam jedzenia. Aha, mam wszystko w bagażniku, no tak. To auto tylko jeszcze oddam. No tylko wyjmę sobie tutaj to, co mam w bagażniku. Dobra. Zamiast szybko schodzę do domu.
Ale zimno. No, schowam się do lodówki. Dobra. Dobra, idziemy to auto oddać. Dobra, mogę wyjechać. Nawet nie ten kierunek. Dobra, nie mamy na szczęście tej policji. Jedziemy oddać to auto. Tutaj słyszałem, że w tym mieście jest mechanik. Nawet fajne prace tu mają. Co to jest za auto? Chyba ktoś bierze pieniądze. Dobra. Jedźmy oddać to auto. Nie wiem, słyszę syreny. Ale dobra. Chyba tak, tu jest ten mechanik. Dobra. Oddam. Ktoś tu umarł. O nie. Dzwonię może po karetkę. No, zadzwoniłem po karetkę. Dobra, no to oddam to auto, ale nie wiem, bo tu są naprawy. To ja na razie to auto sobie tu może postawię, oni się to auto zabiorą. Dobra, tutaj postawimy. No i dobra, niech tu stoi, zgaszę silnik. Dobra. O, policję widzę. Dobra. To... Dobra. To by było na tyle z pierwszego odcinka. Widzowie.